Opuściliśmy naszego kampera i ruszyliśmy w pieszą wędrówkę. Mawlutowi się nie odmawia, a Mawlut chyba wziął sobie za punkt honoru to, żebyśmy się nie nudzili, żebyśmy poznali jak najwięcej roślin, które tutaj rosną i chce nam pokazać okolice. Przedstawię wam naszą kwarantannową społeczność. Mawluta już znacie, Aldonę też znacie, a to jest Tomas. Bonjour, bonjour à tous les followers. Je suis français, voyageur en van. I'm traveling with my van. I would like to go to Sri Lanka, but here I'm blocked. For cause of corona, so I'm happy to meet you guys and to have some good fun together. It's Michael. Camp Corona. Camp Corona. He's from Canada. Ogólnie dzień się zaczął od śniadania, wieczór się zaczął od komplikacji, bo... Może inaczej. Nie? Wczorajszy dzień zaczął się... Nie, dzisiejszy dzień zaczął się wczoraj. Dzisiejszy dzień... Dlatego zaczął się wczoraj, bo wczoraj mieliśmy sytuację z żandarmą, czyli z odpowiednikiem żandarmi, wojska, no to jest jakieś to wojsko. Zjechało się bardzo dużo Turków na plażę tam poniżej na ten plac piknikowy. Tak, i... było strasznie dużo samochodów, bo my akurat wtedy napełnialiśmy zbiorniki z wodą. Tak, impreza trwała na i całego. I darli się tutaj na cały półwysep. I w końcu właśnie przyjechała ta żandarma, rozgromiła ich, a w tym czasie nasi nowi znajomi, Michael i Tomas, rozpalili z Mawlutem ognisko. No i zaprosili nas na to ognisko. I właśnie o to ognisko poszło. A nie można palić ognisk. Jest zakaz palenia ognisk. Tylko problem tutaj jest taki, że oni nie mają w swoim kamperze nic takiego, żeby mogli przygotować posiłek na ciepło. Nie mają żadnej kuchenki, nic. Teraz już wiemy, że będą mieli pożyczony grill. Będą testować nasz grill. Zobaczą jego właściwości, bo on właśnie nie daje dymu i można palić. Nie daje tego żaru, nie będzie tego widać. Także nie namierzy nas policja ani żadna żandarma. I sytuacja była na tyle skomplikowana, bo Mawlut powiedział, że jest zakaz palenia ognisk, ale tylko na tych właśnie obszarach piknikowych, w lasach i tak dalej, a to jest to teren prywatny. Na jego terenie. I taka znikła trochę konsternacja, bo żandarmeria powiedziała o tym, że w tym momencie, jeśli nie wyniosą się stąd przez godzinę, w ciągu godziny, to zamkną ich do więzienia. Mawlut wszystko uspokajał, powiedział, żeby nic nie robić. To znaczy nie, Mawluta wtedy nie było. Może jakby był, to by jakoś przetłumaczył, jakoś by... I staliśmy potem północy i się zastanawialiśmy, czy oni przyjadą, czy oni mają jechać, a chłopaki, północy, wypili, godzinę, tak. Chłopaki wypili bardzo dużo alkoholu tak. Wczoraj. I chodzi o to, że nie mogli jechać, tak. Ten żołnierz powiedział, że... Ale byli tak zastraszeni, że nawet o tym nie powiedzieli, że pili alkohol, choć ta żandarma powinna to widzieć, bo tam powiedzieli. Było mnóstwo... Powiedzieli? Tak, i żandar powiedział, że go to nie obchodzi. Że ma jechać, mimo tego, że ma opuścić, alkohol. Tak. No, ale w Turcji to skurzyli się na tą imprezę tam na dole i poszło już po wszystkich. Po nas nie poszło, bo też nas wtedy akurat nie było. I... Mawlut uspokoił całą sytuację, powiedział, żebyśmy każdy został i żebyśmy się spotkali na wspólnym śniadaniu. I tak właśnie się stało, spotkaliśmy się na śniadaniu. Mawlut zaprosił nas na śniadanie i jesteśmy z naszymi nowymi przybyszami. We just
Śniadanie było bardzo miłe. Oczywiście nie obyło się bez rarytasów z miodem. Tureckie śniadanie to jest legenda. I nawet gdzieś tam w górach, gdzie teraz jest dosyć ciężki dostęp do sklepów, bo tutaj blisko jest taka mała miejscowość, gdzie w tych sklepach jest mało rzeczy, a do większej miejscowości nie możemy pojechać. Bo już musimy tam wtedy zostać na kwarantannie. Tak. I teraz nie wiemy, jak zrobić. Było skromnie, ale tak. Było przepysznie. To było coś niesamowitego. I oczywiście i tak to zrobimy, bo Mevlut nie chce nic w zamian za to, że nas tutaj przyjął pod swoje skrzydła. Jak nie anioł. Chce obiadu, nie chce nic, ale i tak mu zrobimy. Ja chciałam powiedzieć tak, to jest nasz anioł, przewodnik, nauczyciel, to jest opiekun. Codziennie tak, dowiadujemy się o nowych roślinach i codziennie są to nowe zioła. Codziennie odnajdujemy nowe funkcje, jakie pełni w naszym teraz życiu Mevlut. I teraz tak, no widzicie, nie możemy to zrobić tak, że się izolujemy. Nasza społeczność jest niewielka, jest to 5 osób w tym momencie, plus dwie osoby, ci rolnicy, którzy tam żyją gdzieś tam niedaleko. Drodzy sąsiedzi mieszkają tutaj. To ich są te kozy i krowy. No i nie mamy takiej nawet możliwości, żeby odmówić Mevlutowi. Jest to dobre dla naszej kondycji psychicznej, bo on naprawdę podbudował nam morale tak, że sami widzicie, że jesteśmy szczęśliwi. Tak byśmy pewnie siedzieli w oknach i tylko patrzyli, gdzie ta policja jeździ, czy akurat do nas nie przyjedzie, czy czegoś złego nie robimy. W ogóle od już prawie chyba 2 tygodni przygotowujemy dla Was inny odcinek, który przekładamy z odcinka na odcinek, ale po prostu dzieje się tyle, że znowu nie skończymy tego odcinka, choć już praktycznie jest nagrany. Tak, bo do tej pory... Bo ten odcinek kłóci się z tym, co się dzieje teraz w naszym życiu. Dokładnie. Będziecie mieli niespodziankę kiedyś tam. To jest odcinek nagrany wcześniej, przed tym wszystkim, co teraz. Na razie jest przygoda. No, nie martwimy się, co będzie dalej na razie. Cieszymy się chwilą, bo nie mamy wyjścia, chcemy to przeżyć tak jak jest. Dlatego teraz jest nas mało na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Nic nie dodajemy, na razie nie odpowiadamy na maile, wiadomości. Dlatego też, że oprócz tego, że żyjemy chwilą i cieszymy się naszym aniołem stróżem, to jeszcze jest kwestia internetu. On się nam niedługo skończy i nie będziemy mieli jak go doładować. Uzupełnić, tak. Bo jak pojedziemy do tej miejscowości, to od razu kwarantanna. Ewentualnie Tomas zaproponował swoją pomoc, tak żeby na przykład grać odcinek, ale już na Instagramy, Facebooki, maile i tak dalej pewnie nam nie starczy. No ale to zobaczymy. Na razie jest ale tak, uzupełnimy. Że w tej trudnej sytuacji dla każdego podróżnika wspieramy się nawzajem, to jest bardzo fajne. I oprócz tego, że my się uczymy bardzo dużo od Mevluta, to Mevlut też pewne nowe rzeczy poznaje od nas. A między innymi poznał pierwszy raz w życiu sok z wyciskarki. Sok z buraka. Siedzieliśmy właśnie i obieraliśmy owoce i mieliśmy wyciskać soki, ale odwiedził nas Mevlut i przyniósł czaj, który specjalnie dla nas zaparzył wcześniej. Przyszedł z 2 dzbanuszkami, a teraz my w podziękowaniu poczęstujemy go sokami, bo z tego, co się go pytaliśmy, nigdy w życiu nie pił soku z wyciskarki wolnoobrotowej. Także ciśniemy. A jakie będą soki? Pierwszy sok to będzie taki miks pomarańcze, mango i mamy trochę grejpfruta. Taki miks. A drugi, taki ciekawszy, który od dłuższego czasu nam chodził po głowie, jest to jeden z naszych ulubionych, będzie to sok z buraka i z pomarańczy z dodatkiem imbiru.
ważnej rzeczy. Burak oczywiście w rękawiczce, bo strasznie farbuje. A co do soku z buraka, to odkryliśmy ten sposób wówczas wtedy, kiedy skończyła nam się kawa i nie chciało nam się iść do sklepu. Dlatego, że sok z buraka daje takiego kopa jak kawa, a może nawet większego. Oprócz tego, że sok z buraka, w ogóle burak, to jest jedna wielka bomba witaminowa, świetnie też leczy kaca. Teraz idziemy po akwedukcie. Akwedukt był zrobiony jeszcze w antycznych czasach i służył on ku temu, żeby z tej góry, tam widzicie, aż z samej góry idzie, doprowadzić 15 km stąd wodę do Patary. I oto wszystko, co teraz po tym idziemy, to jest właśnie rura. Rura, która prowadziła tą wodę. Te bloki w środku mają normalnie dziurkę i przez nie płynęła woda. Właśnie tak wyglądała ta rura. Czyli kamień w środku z wyrzeźbionym, no chyba z wyrzeźbioną. Jak to nazwać? Odlewali tego, na pewno nie odlewali. I widzicie, nawet słomówki, tak jak teraz, czyli dołączenia rur, żeby jedna wchodziła w drugą. Ma tutaj klęsłe, a ta, widzicie, tutaj ma zrobione wypukłe. Widzicie, Wewlu, to tutaj skacze jak koźlica. Teraz już ten rurociąg jest troszeczkę uszkodzony, bo tak wiadomo, kupa lat. Ale jakoś tam trzeba zejść. Widzicie, takie podwyższenia robili w ten sposób. Normalnie jak układanka w puzzle i wszystko do siebie pasuje. A cały czas przypominam, że to ze skał. A tu, gdzie akwedukt był większy, to było nawet przejście. No, tam jest jakaś dziura. Po skończonej wycieczce trzeba się pożywić i co w ciężkich czasach się nam przydało? Lotus Grill, bo nie dymimy, a zabronione jest dymienie z grillów i z ognisk, a my możemy sobie spokojnie zrobić jedzonko i robimy, powiedzmy, burgery, koftę, coś takiego. O, para odpłynie, to będziecie widzieć. I tak spędzamy czas na naszym kempingu Corona. Camp Corona. Camp Corona jest. Camp Corona. This is going pomalo. Sorry, I was speaking French. This is good. Yeah, yeah, it smells really good. Yeah, really good. Yeah. And no smoke and... Yeah, yeah, this is really good. I think this evening we will have the chicken. Chicken, yeah. Like this. Okay. Yeah. Michael odkrył nowe zastosowanie naszego grilla. Podgrzewa sobie makaron, swoją pastę, którą wczoraj zrobił. Aż była jego twarz. Adam, dajcie wróć. Korona. Korona. Jak umyć Lotus Grilla po mewlutowemu? Nie trzeba żadnych środków, gąbek i tak dalej, wystarczy trawa, która naprawdę zbiera tłuszcz. Nie wiem, jak to się dzieje. Tyle się tutaj nauczymy u mewluta, że to jest szok. Tyle nowych rzeczy. Dla Daniela wycieczka z mewlutem była na tyle inspirująca, że wykopał nasz i zbudował z kamieni nasz prywatny akwedukt. W tej chwili nie ma gdzie tutaj spuszczać tej szarej wody, dlatego zakupujemy ją w ziemi. Niestety takie teraz czasy i warunki w czasach zarazy. Ale wyszło to fajnie, przynajmniej można przechodzić, bo wcześniej była wykopana sama taka dziura, taki rowek, żeby to dalej gdzieś tam szło, żeby nie trzeba było za każdym razem się przestawiać i spuszczać tej wody.